A co, ta droga tu leci przez 3 stulecia. Ja. Lat idzie. Przez 3 stulecia? Tak, 2 stulecia ja pamiętam. Cały czas te osoby. Ja tu od 7 lat ja tu pasłem krowy. Nawet nie miałam świadomości tego, że ta droga nie jest gminna. Stan drogi był kiepski. Składałam wnioski w gminie o remont drogi 225, która później zorientowałam się, że prowadzi tamtędy i przeprowadzi przez zabudowanie, gdzie jest wąskie. W ogóle zabudowanie jest tak blisko jedno drugiego budynki, że większy samochód, jakiś tam ciężarowy czy coś, na pewno nie przejedzie. Sam stan drogi jest wąska droga, nie wyminiesz się, także ta prawdziwa droga gminna tak naprawdę nie nadaje się, chyba że w końcu gmina ją wyremontuje i do użytku nam ją da, normalnego. Tyle, że tam jest tak naprawdę ten przejazd między tymi zabudowaniami utrudniony i tak naprawdę to jest niepotrzebna robota dla gminy. Ta droga, dowiedzieliśmy się, że jest kawałek prywatna. Chcieliśmy się jakoś to rozwiązać, uregulować w gminie. Mówiliśmy, że możemy się dogadać z tą właścicielem, tak? Nawet. No była forma zamiany, była forma... Żeby gmina się zainteresowała w ogóle. Czyli właściciel był zainteresowany. Ja nie mam pojęcia, czy gmina właściciel... Gmina była zainteresowana. Powinna być. My nie wiemy do końca. Byliśmy na rozmowie, daliśmy inne rozwiązania, prosiliśmy o zrobienie na przykład tam, jeśli ten kawałek nie może być oddany do użytku naszego, no to prosiliśmy o zrobienie tam mostu na wprost i wykupieniu kawałków tam od właścicieli, bo tam też jest jakiś fragment należy do właścicieli i zrobieniu po prostu nam drogi w ten sposób dojazdowej i zrobieniu po prostu tej drogi tak, żeby się nadawała do użytku. No kierownik referatu cię podsumował. No powiedział mi pan właśnie, że widziałam, gdzie się buduje. Ja nie wiedziałam, że jak ma patrzeć najpierw na drogę, tak, że ta droga nie będzie nigdy w życiu robiona. Zresztą droga się w trakcie użytkowania też zmienia cały czas, także jak przyjechałam i patrzyłam na działkę i gdzie się będę budować, to droga była dla mnie w stanie idealnym, teraz się zmieniła. Sprawa jest już poruszana kilka długo lat, nie? Kilka lat, bo my byliśmy, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, w 14-14 roku obecnego wójta. No i na tym się skończyło. Na dwóch wizytach się skończyło, że musimy się przyjrzeć, na tym się skończyło, nie? Karmieni jesteśmy cały czas tylko kiełbasą wyborczą, tak, bo przed wyborami każdy o nas pamięta, ale po wyborach to amnezji dostają po prostu urzędnicy. Urzędnicy jak urzędnicy, ale radni. Gmina niby operuje tymi drogami, a tak naprawdę nie jest właścicielem tych dróg. Ja jak się budowałam, no to nie miałam pojęcia o tym, że tutaj jakiś problem będzie z taką z drogą, żeby dojechać do wioski normalnie. A właściciel tego terenu coś mówił, dlaczego to zagrodził, czy to tak jest taka forma protestu? Ma prawo do tego. Próbuje się dogadać z gminą na temat tak zamiany tego. Aha, tak, ja z wczoraj rozmawiałem, korespondowałem i powiedział, że próbuje się dogadać, ale gmina go niestety olewa. Tak. Robienie mostu przez gminę, wydawanie pieniędzy dodatkowo, tam gdzie to nie jest uregulowane prawnie, no też dla mnie jakoś śmieszne trochę. A czyli gmina ten most kiedyś ten zrobiła? Most, to jest tak, most, po prostu nie wiem, kawałek mostu. Ale cały czas go robiła. Już prawie że 80 lat z tą drogą jeżdżą, nie? To no tamtą drogą. I co teraz się dzieje? Nagle wszyscy zaczęli jeździć. Wszyscy jak pan zaczęli tu się jeździć, żyje? Ja daję krok. Widzi pan, ja daję krok na drogę i muszę teraz z jednej strony jeszcze widzę, a z drugiej nic nie widzę. Krok daję i ja jestem pod samochodem, bo ten nie zdąży zahamować, ani ja. Ale ani ja nie zdążę się cofnąć, nie? A dom wybudowany był 55 lat temu i to zabudowanie stało tak jak było, a tu dom, pozwolenie, wszystkie dokumenty są, geodeta wymierzył. Ale droga jest na mapie. No niby gminna. Jest, no wójt mówi tego, że jest, nie, że gminna droga, nie, no, bo przedtem jeździły tylko... Powiedzmy, jeździły tu koniem jeździli, nie? Nikt nie jeździł. Takie drogi powinny być aktualizowane, a nie, że to się raz, powiedzmy, na 80 lat czy ileś to się robi i ta droga była i ta droga jest. Kiedyś nie było samochodów, nikt nie jeździł, mnie to nikomu nie przeszkadzało, ale dzisiaj, no teraz w ogóle, bo to ja zanim są dzieci, wnuki, nie? Wyjdą, kto je będzie pilnował? Ja muszę wtedy pilnować
jak one wyjdą, ja muszę patrzeć, czy on ich nie przetrąci. Druga sprawa, ja mam krowy, teraz to wypuszczę krowę, no nie, niech ktoś z tej strony pojedzie, ja krowy nie zatrzymam. Tak, a ludzie jadą, mapa... A ludzie jadą pokazywać. I druga sprawa, jeżdżą wolno, ale ja nikomu nie mogę mówić, że on ma jakaś 30 czy 40. On z tej strony jedzie 60 czy ileś, a wieczorem to już żadnej kontroli nie ma, nie? Czyli pana zdaniem ta droga tak naprawdę nie powinna być używana przez pana podwórko. Powinna być tamta używana. Moje zdanie jest takie. Tu wozi, tędy jeździ z chlebem. Ja mu nie przeszkadzam, ja nikomu nie przeszkadzam, tylko takiej ilości samochodów. No to nie można. Automatycznie mieszkańców jest tego Pustkowia, no więc większy jest dużo większy ruch. No ja się nie dziwię temu panu, że tutaj nie chcę, żeby przez podwórko mu pod nocą przejeżdżały tabuny samochodów. Wychodzę z domu, tutaj już jestem na drodze, nie? Teraz jak ja mogę zauważyć samochód? A droga biegnie. Cały dzień trzeba uważać. Nie? No. Droga idzie tam i tutaj z tej strony. A dzieci? Wnuki, nie? Bo ale do mnie też przyjeżdżą dzieci, wnuki, nie? Tak, ale tak naprawdę ten powrót do domu tych dzieci to tutaj tragedia. Ja nie sobie tego nie mówię, no serio. Będą ludzie jeździć tutaj, jak te dzieci mają wrócić? No ale tam ludzie jeszcze szybciej jeżdżą tamtą drogą, bo jeśli dzieci będą wracały tamtą drogą zborowego, powiedzmy tamtą główną, to tam jeszcze szybciej ludzie jeżdżą, nie? Bo tu jeśli jest dziura, jadą wolniej, a jeśli jest lepsza droga, no to jadą szybciej. No to jest prosta zasada, nie? Tak każdy robi. Mówimy tutaj o ludziach, którzy jeżdżą, o mieszkańcach, ale pan jeszcze wspomina karetkę pogotowia, straż pożarna. Tak, straż pożarna, jeżeli oni by tu mieli przejeżdżać, no ja to słabo jakoś widzę. Tutaj, tą drogą, to nie byłoby to normalne, żeby tutaj przejeżdżać, tak? Jeżeli pan mówi, że wychodzi tutaj z domu i nagle wyjeżdża mu karetka pogotowia, no to mamy dwa wypadki chyba w tym przypadku, nie? Karetka od razu jest na miejscu, tak można jest, powiedzieć. Karetka od razu jest na miejscu. Straż pożarna miałaby problem tutaj przejechać. Nie przejedzie. Nie przejedzie. Nie. Czyli apelujemy do władz gminy o... O rozpatrzenie tej sprawy. Nie? Pozytywne. Pozytywne, nie?